Dzień dobry, Lysyk z tej strony i Forum 48. Zapraszam na Discorda, zostawcie cenę pod filmem, zostawcie suba, jak wam się podoba, tylko z dzwonkiem. I nie wiem, co mam jeszcze dodać, więc zapraszam do oglądania. Jednak wiem, co dodać, będziecie słuchać sporo muzyki. Jako DJ. Ja będę dzisiaj waszym DJ-em, a wy przeżyjecie najlepszy wieczór waszego p***onego życia. O ile wcześniej co jakiś czas trafiałem na ujęcia raczej underground. Lisek! Pa. Hello! Hello! Ale byłaby stuczka. Nie z mojej winy.
Gimnazjalista wysadził się w powietrze. Gimnazjalista wysadził się w powietrze podczas lekcji biologii. W sali było 30 no. osób. Jak umierać? To z klasą. No właśnie, no nie wiem, który to jest. Ja mu patrzę, ja na to nikt z tym. Coś, może odkrypa. My, pokaż to. My, ja mam w ogóle inne, a bateria... Pokaż mi ciebie, ty drugi młodzież. Pełna petarda. Matt Damon również bardzo dobra rola. Tutaj wciela się w wojskowego generała, czy tam nie pamiętam, jaki miał tam stopień wojskowy, ale w przedstawiciela armii i również świetnie, bardzo dobrze dał radę, więc jakby aktorsko ten film... dotyczące niewypłaconych należności. Według przedstawionych dokumentów, pomimo znacznego dochodu generowanego przez sieć restauracji, MrBeast nie otrzymał jeszcze żadnych płatności od Virtual Dining Concepts. W oświadczeniu na Twitterze MrBeast wyraził swoją frustrację z powodu problemów z jakością jedzenia oraz braku możliwości rozwiązania umowy. Podobną sytuację miał Blowek i jego projekt Blowback. Mówimy sobie tylko troszeczkę. Polski rynek nielegalnych gier hazardowych opiera się na dwóch zasadniczych filarach. Na nielegalnych automatach do gier, co nas nie interesuje, i nielegalnych grach hazardowych urządzanych za pośrednictwem internetu. Bingo!